Witajcie w kolejnym filmie z DBD. Dzisiaj przedstawię wam moją opinię, dlaczego tunelowanie jest teraz jeszcze prostsze. Moja opinia moją opinią, można się z nią nie zgodzić, ale siedzę w tej grze od stycznia 2020 i mam jakieś obiektywne zdanie na ten temat. Zachęcam was do wysłuchania do końca i zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat dzisiejszego filmu. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest tuneling. To w skrócie wyeliminowanie jednego gracza jak najszybciej z rozrywki. DBD jest tak zbalansowane, żeby cztery osoby mogły dać sobie radę uciec. Będę tu omawiał bardziej kwestię grania solo queue, bo to jest spora część całego community. Schemat wygląda następująco. Jeden ocalały wisi na haku, jeden musi go iść ściągnąć i wyleczyć, jeden się gania z killerem, a jeden kręci generator. Kiedy zabraknie tej jednej osoby, pozostanie stunelowana, a ludzie zazwyczaj szybko padają na solo queue, to mecz stoi i jest bardzo ciężko go wygrać, kiedy wyleczyło się jedną osobę, a kolejna już leży i idzie na hak. Dlatego tak ważne dla killera jest, aby jedna osoba zginęła jak najwcześniej. Najlepszą kontrą na tuneling jest po prostu kręcenie genów, ale zazwyczaj w solo queue ludzie tego nie robią, tylko biegają za killerem, żeby przyjąć hita i pomóc. Dlaczego prościej jest tunelować? Sam efekt Endurace, dający nam 5 sekund niewrażliwości na padnięcie po hicie po zejściu z haka, jest moim zdaniem useless. Dlaczego? Lepsi tą zmianą chcieli zredukować ilość brania perku Borrowed Time, żeby nie był to must have perk w każdym buildzie. Jak to się skończyło? Killerzy wyczekują te 5 sekund i od razu uderzają. Po pierwsze dlatego, że killerzy dostali buffa. Krótszy cooldown po uderzeniu surwa i krótszy boost surwa po otrzymaniu hita równa się mniejszy dystans. Przed patchem 6.1.0 każdy M1 killer, jak na przykład Trapper, po uderzeniu surwa zazwyczaj potrzebował 20 sekund, żeby go dogonić. Przez tyle czasu surw mógł przebiec pół mapy w linii prostej, a jeszcze wtedy był DS stunujący na 5 sekund i Deathheart, który odpowiednio użyty mógł znacznie wydłużać lupę. Teraz ten dystans jest zauważalnie mniejszy, przez co jest łatwiej złapać surwa. Po drugie, nerfy wcześniej wspomnianego DS-a i Deathharda. DS teraz stunuje na 3 sekundy, aby ocalały miał szansę na dobiegnięcie do najbliższej palety, która jest obok, a nie zrobienie 20 metrów dystansu. Szczerze mówiąc, jest to na tyle krótki stun, że nie ma co się bać go w ogóle. Dla killerów takich jak Nurse, Spirit i Blight, po DS-ie surf zostanie zgaszony w następne 5 sekund, jeśli osoba grająca killerem umie dobrze grać. Freddy czy Clown mogą zrzucać surfów na spowolnienia, przez co dystans jest jeszcze mniejszy niż normalnie. Dlatego też DS-a używa mniej osób. Deathharda o dziwo killerzy czasem wyczekują. Osobiście teraz mało razy wyczekuję, aż ktoś go użyje, bo ten perk jest słaby. Pół sekundy Endurace działa tylko na killerów, którzy robią długie machnięcie bronią, bo da się na to zareagować. Jeśli killer jest 1-2 metry od nas, zazwyczaj próbując wyczekać moment, aż killer machnie, to albo po prostu Deathharda nie użyjecie, bo się spodziewa, że będziecie to trzymać i machnie w chwili, gdy nie spodziewacie się, albo użyjecie go z myślą, że killer was uderzy, a on to wyczeka. Deathhard dawał kiedyś dodatkową opcję korekcji lupy, a teraz już tej opcji nie ma. Dlatego w momencie nagrywania tego filmu ludzie dalej są greedy, jeśli chodzi o zużywanie palet, ale że E nie daje już opcji korekcji, to się po prostu wywalają i łatwiej taką osobę złapać i stunelować. Po trzecie, zmiana systemu Endurace. Teraz, kiedy mamy na sobie status Deep Wound, status Endurace nie działa. Jeśli zostaniemy uderzeni od razu pod hakiem, killer wyłączy nam perki takie jak Deathheart, Borrowed i Off the Record, czyli perki dające nam opcję ucieczki spod haku w bezpieczny sposób. Po czwarte, w cudzysłowie buff Save the Best for Last. Po uderzeniu osoby, która nie jest obsesją, dostajemy token, maksymalnie 8, a każdy token skraca nam animację trafionego ataku o 5%. Po buffach killerów ten perk na maksymalnej ilości staków będzie skracał tą animację o 50%, bardzo zmniejszając dystans między killerem a surwem. Uderzając surwa z Endurace pod hakiem, nie dość, że nabijamy sobie staki, jeszcze wyłączamy mu perki przez zmiany Endurance. Jeden zagraniczny streamer DBD testował Save the Best for Last na Demogorgonie. Po uderzeniu takiej osoby ze zwykłego ataku na 8 stakach STBFL mógł ją powalić skokiem po niecałym załadowaniu. Więc w kwestii tunelowania można szybko załatwić nieobsesją z kilku powodów. Większość osób już nie używa DS-a, Deathheart nawet dobrze użyty nie da zbytnio dystansu, tankowanie hitów przez innych nie ma sensu, bo tak szybko killer otrzepuje broń w porównaniu do leczenia się 16 sekund,
Plus, jeśli nie leczymy się sami, to kolejne 16 sekund traci osoba, która nas leczy, a można byłoby spożytkować ten czas na kręcenie gena. Po piąte i ostatnie, same kręcenie genów. Dodatkowe 50 sekund na kręcenie ich może znacznie ułatwić tunneling. Healer może więcej popełniać błędów przy fokusowaniu się na jednym ocalałym, a jeśli chase pójdzie mu dość łatwo, to ocalali mają znacznie zmniejszoną szansę na ucieczkę. Kiedyś grałem takim buildem na bubie. Corrupt Intervention, Deadlock, No Way Out, No Ed. Pierwszą osobę, którą złapałem, facecampiłem dopóki nie umarła. I nie nosiłem jej do piwnicy, tylko na najbliższy hack. Z brakiem komunikacji pomiędzy survami i brakiem wiedzy, jak grać na kąpiącego killera z deadlockiem, przy facecampie każdej osoby robiłem 2 kile, zanim bramy można było otwierać. Wyobraźcie sobie teraz, tym samym buildem i tym samym scenariuszem mam dodatkowe 50 sekund. To jest jakiś obłęd. Robić 4K facecampiąc jest duża szansa na odniesienie sukcesu. Podsumowując, łatwiej się tuneluje, bo perki dające drugą szansę survom zostały znerfione na tyle, że nie trzeba się ich bać. Mamy dodatkowy czas na robienie tego, plus szybciej można pozbawiać survów bezpiecznych stref, przez szybsze niszczenie palet, mniejszy dystans po hicie i w zasadzie nie wspomniałem o tym, ale ładujący się szybciej Bloodlust. Save the Best for Last nie jest must have perkiem, ale jeszcze bardziej ułatwia tunelowanie osób nie będących obsesją i nie posiadających znerfionego DS-a. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o aktualnym stanie tunelowania i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnych filmach. Yo!